Poniedziałek, 13 dzień czerwca, to są informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Bez przerwy, w przeciągu blisko dwóch dób, 10 śmiałków obiegło piotrkowski rynek trybunalski 794 razy. To nie bicie rekordu, w ten dość nietypowy i wyczerpujący sposób uczczono dokładnie 794. rocznicę nadania praw miejskich miastu. Piotrkowski bieg pokoleń wystartował w piątek wieczorem, zakończył się w niedzielne popołudnie. Inauguracyjne pierwsze okrążenie to iście kolorowy peleton, w którym udział wzięli nie tylko liderzy piotrkowskiego biegu pokoleń. Sztafetę otworzył sam król Zygmunt ze świtą, a zamykali dość egzotyczni przybysze w nietypowych jak na bieganie strojach. Myśli pan właśnie, że taki fitness w tamtych czasach istniał? Tak, mamy nawet opisy, jak to królowa Bona i jej córki przechodziły ze swoich dworów do pałacu Zygmunta Starego i na odwrót, także biegały po mieście. Skąd w ogóle pomysł, żeby w takim stroju biec? Dowiedzieliśmy się, że będzie można biec w strojach średniowiecznych, a my mieliśmy taki swój pomysł na nieco inne stroje, tak w zasadzie dla jaj. Stroj dobrze, jak widać mam wszędzie mięśnie, więc jestem już wysportowany, nawet się nie spociłem. Pomysł, by z okazji 794. rocznicy nadania praw miejskich Piotrkowowi obiec tyleż razy rynek, powstał w głowach miłośników prężenia muskułów. Tak połączono świętowanie z promowaniem najprostszego sportu, jakim jest właśnie bieganie. Zasady były proste. Kolejno każdy z liderów biegł po 16 okrążeń. I tak non-stop, bez przerwy, dzień i noc, do osiągnięcia zakładanego wyniku. Przebiegamy prawie 600 km i myślę, że damy radę. Mamy nadzieję. Nie zakręci się w głowie? Myślę, że nie. Dwa zakręty są w prawo, także nie biegamy tylko w lewo. Jak teraz biegłem z dziećmi, to mówię, proszę pana, my tu mamy skróty przez bramę. Ja mówię, no proszę. Czyli będziecie oszukiwać? No nie, no ale już jakie propozycje takiej młodzieży, nie wiem ile to letniej. Także fajnie, fajnie. Ale nie ścigacie się tutaj z nikim? Nie, my sami z sobą i z czasem. Nikt nie oszukiwał. Niecodzienny widok biegających w koło rynku można było zobaczyć o każdej porze. Nocna aura sprzyjała i nawet do liderów dołączali inni miłośnicy biegowej rekreacji. Ostatnie okrążenie, jak wyliczyli organizatorzy, padło dokładnie w niedzielę o godzinie 16:30. Na liczniku sztafety obok ilości okrążeń pojawił się czas. 794 okrążenia wybiegali w dokładnie 46 godzin i 30 minut. Jak pan się czuje po skończonym biegu? Świetnie. Ja myślę, że wszyscy się świetnie czujemy. Czujemy się świetnie? Tak, super. Bardzo dobrze. Atmosfera była wspaniała i w tej atmosferze można wszystko robić. Wszystko się udało. Wszystko się udało. Wszyscy dopisali. Ci, którzy chcieli uświetnić nasz bieg, uświetnili ten bieg. Jesteśmy bardzo zadowoleni, a przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, że byliśmy w stanie zrealizować to, co zamierzyliśmy. Co pani czuła na ostatnim okrążeniu? Radość, a jednocześnie chyba smutek, że to już ostatnie okrążenie. Była siła jeszcze, nie? Była siła, tak, bo przed chwilą tańczyliśmy, także siła cały czas jest. Czułem takie troszeczkę rozczarowanie, że to się skończyło, bo nie wiadomo teraz, co ze sobą zrobić. Jakąś nową inicjatywę trzeba wymyślić, żeby było ponownie fajnie. No, generalnie uważam, że fajna przygoda. Szkoda, że się skończyła, ale mamy takie plany, żeby być ze sobą dłużej. Do 800-lecia, tak, Piotrkowa, co najmniej. Uczestnicy sztafety gorąco byli dopingowani przez mieszkańców miasta, którzy z zaciekawieniem podglądali ich wysiłek i determinację. Bardzo fajny. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany do 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego i że to już będzie taka swoista tradycja dla tego miasta i że przetrwa kilkadziesiąt lat. Podobała się, bardzo się podobała i bardzo cieszymy się, że są takie pomysły w Piotrkowie i że są one realizowane. A to właśnie dobry pomysł, by tak uczcić rocznicę? Oczywiście, jak najbardziej. Dlaczego? No wszystkie sposoby są na pewno byłyby ciekawe, ale dla mnie tym bardziej, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego i z tego właśnie się bardzo cieszę. W trakcie biegu w rynku przygotowano masę nie tylko sportowych niespodzianek. Na starówce pojawili się piotrkowscy rycerze, którzy zadziwiali kunsztem władania szpadą. Można było samemu spróbować bicia monety czy posmakować smakołyków rodem ze średniowiecza.
Dokładnie 794 okrążenia, blisko 480 km w przeciągu 46 godzin i 30 minut. To oczywiście wielki wyczyn, szacunek i wielkie gratulacje dla śmiałków Piotrkowskiego Biegu Pokoleń. Czekamy na kolejne tak odważne przedsięwzięcie. Natomiast w środę po magazynie sportowym zapraszamy na dłuższą relację z Piotrkowskiego Biegu Pokoleń. Wracamy do informacji. Żółte ząbki, płuca czarne, palacz wiedzie życie marne. To hasło happeningu antynikotynowego, który zorganizowali studenci pedagogiki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie. Do niepalenia żacy przekonywali nie tylko rozdawanymi ulotkami, ale wymownymi graffiti, jakie w ciągu 5 godzin powstało na murze przy ulicy Narutowicza. Na pomysł, by graffiti, często uznawane za niepotrzebne i szpecące ulice Bohomazy, stało się motywem przewodnim kampanii antynikotynowej, wpadła grupa studentów pedagogiki. Burza mózgów, prawda, i nagle ktoś sypnął pomysłem, a może zrobimy graffiti z jakimś fajnym rysunkiem, który będzie odstraszać od palenia, będzie uświadamiać ludzi, że to jest coś złego i do niczego dobrego nie prowadzi. Podczas kilkugodzinnej akcji studenci rozdawali ulotki przekonujące, że palenie już nie jest trendy. W trakcie promowania niepalenia na murze powstawało nie tylko wymowne hasło happeningu, ale i postać przedstawiająca palacza w zaawansowanym stadium raka. Będzie przerażało? Palaczy? Nie, raczej będzie śmieszyło czy coś. Prędzej, żeby zwrócić uwagę na problem, niż na jakieś tam wyobrażenie czy przerażenie i tego typu rzeczy. W ten sposób studenci nie tylko przekonywali piotrkowian do rzucenia palenia. Tą aktywną formą starali się o zaliczenie zajęć z profilaktyki uzależnień. Choć to, jak zaznaczają studenci, nie było podczas akcji najważniejsze. Mam nadzieję, że pomoże to jakoś ludziom, ale oczywiście zaliczenie w szkole też będziemy z tego mieli. Ale myślę, że robimy to tylko wyłącznie dla ludzi, żeby im jakoś pomóc z takim nałogiem. Myślisz, że dotrze ona do ludzi? Myślę, że tak, a szczególnie do młodych ludzi. Można zaliczyć dokument tekstowy w postaci jakiegoś eseju, jakiegoś opisu, jakiegoś programu profilaktycznego, który zostanie u mnie w szafie albo w szufladzie, a można zaliczyć realnie. Ten napis graffiti, jak mnie mam, zostanie tutaj na miesiąc, na dwa. Ileś ludzi go przeczyta, ktoś może zaskoczy. Zaliczą? No pewnie, że tak, zaliczą. Jeśli tylko nie spłynie za 10 minut, to na pewno zaliczą. Choć podczas happeningu nie brakowało osób niezainteresowanych rzucaniem palenia, to zdaniem niektórych taka forma sprzedawania profilaktyki to strzał w dziesiątkę. Myślę, że jak najwięcej powinno być takich akcji. Przede wszystkim, żebyśmy niepalący łączyli się, żeby to jednak ten zakaz był jakoś przestrzegany. Myśli pani, że to dotrze do palaczy? No powinno. Im więcej, tym myślę, że woda trąży skałę, tak? Im więcej, tym powinno jakoś to zadziałać i dotrzeć do ludzi. Palenie to jest prywatna decyzja, więc nie sądzę, żeby to miało jakiś większy sens. No ale pozytywnie, że coś takiego się dzieje. Kto ma rzucić palenie, to i tak rzuci, powiem pani szczerze. A kto ma palić, i tak będzie palił. Choć to niezdrowe. Dużo rzeczy jest niezdrowych, a ludzie i tak to robią. Studencka akcja zakończyła się wypuszczeniem w niebo kilkudziesięciu balonów z dołączonym przesłaniem, by porzucić nikotynowy nałóg. Żacy zapowiadają, że to nie ostatnie ich słowo w walce z uzależnieniami czy stereotypami. I kolejne zmagania z czasem, ale tym razem już nie za pomocą nóg, ale przede wszystkim głowy i długopisa. Nad rozwiązywaniem zadań z matematyki spędzili łącznie ponad 6 godzin. W sobotę podczas finału 6. Piotrkowskiego Maratonu Matematycznego wyłoniono najlepiej liczącego gimnazjalistę. Najlepiej rachującym uczestnikiem 6. Piotrkowskiego Maratonu Matematycznego o Puchar Prezydenta okazał się Mateusz Olczyk, 15-letni uczeń Piotrkowskiego Gimnazjum nr 5. Na tym nie koniec laurów. Suma jego wyników z testów oraz kolegów pozwoliła też na uplasowanie reprezentacji ich szkoły na pierwszym miejscu w rankingu drużynowym. Jak zaznaczał laureat, wygrał, by udowodnić sobie, że matematyka nie jest trudna. Jest to dla mnie przyjemne, no i po prostu czasem tam robię jakieś zadania i czasem zdobywam jakieś nagrody w konkursach. Czasem? Czyli na to dużo czasu nie trzeba poświęcić? No myślę, że jednak trzeba, ale niestety jestem trochę zbyt leniwy. Myślę, że gdybym bardziej się tym zajął, to może nawet by mi lepiej szło.
W sobotnim finale o laury zwycięstwa zmierzyło się ze sobą 38 gimnazjalistów. Zadań, jakie rozwiązywali, nie powstydziliby się nawet olimpijczycy. Poprzeczka, jak co roku podczas maratonu organizowanego przez pierwsze liceum ogólnokształcące, jest podnoszona coraz wyżej. To taki doping i rozgrzewka, by zachęcić młodzież do startów w matematycznych zmaganiach na stopniach wojewódzkich czy ogólnopolskich. Tak ją stawiamy. Warto doceniać to, że pokazując jakieś rozsądne pomysły, będziemy też mobilizowali młodzież do pracy. Później są tego efekty. Wielu naszych laureatów zostało później laureatów naszego konkursu, laureatami olimpiady gimnazjalnej, a później olimpiady dużej matematycznej. Tegoroczny maraton był rekordowym pod względem ilości uczestników. W czwartkowych eliminacjach wzięło udział 90 gimnazjalistów. Kolejne zmagania matematyczne podczas maratonu w Chrobrym za rok. Piotrków startuje w kolejnym internetowym plebiscycie. Tym razem miasto walczy o budowę placu zabaw dla dzieci. Nowoczesny raj dla maluchów w 100 miastach w Polsce ufunduje jedna z firm kosmetycznych. Ten plebiscyt bije rekordy popularności. Serwer z trudem radzi sobie z dużą ilością głosujących. Nagroda warta świeczki, bo 100 miast w Polsce będzie mogło cieszyć się nowoczesnymi placami zabaw. Konkurs zorganizowała jedna z firm kosmetycznych z okazji stulecia istnienia. Piotrków również stanął do walki. W mieście wytypowano dwie lokalizacje, w których powinny znaleźć się miejsca zabaw dla dzieci. My wytypowaliśmy dwa takie miejsca. Jedno miejsce to jest przy żłobku, a drugie miejsce przy szkole podstawowej numer 5. Zachęcamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w tej kolejnej zabawie. Zabawie, która właściwie nic nie kosztuje, tylko jedno kliknięcie dziennie, a możemy zdobyć bardzo miłe, sympatyczne nagrody, bo będzie to po prostu plac zabaw dla naszych najmłodszych. Aby wygrać, wystarczy zalogować się na stronie www.nivea.pl oraz zagłosować na swoje miasto i wybraną lokalizację. Głosowanie już trwa, ma odbywać się w 4 etapach. Jego zakończenie planowane jest na koniec października. Przy dużej ilości głosów plac zabaw można wygrać już w 1 etapie. Wszystko w rękach doświadczonych w podobnych plebiscytach mieszkańców Piotrkowa. Co nowego piszczy w sztukach graficznych? O tym można było przekonać się, odwiedzając piątkowy wernisaż wystawy Grafomania w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej. Każda praca jest inna. Na niektórych można dostrzec bardzo wyraźne odniesienia do współczesności, na innych powtarzające się kształty przypominające kalejdoskop. Te grafiki przygotowali studenci i absolwenci Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu. Od piątku można je oglądać w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej. To nowe spojrzenie na sztukę, jak mówi oglądający wystawę. Jest to naprawdę coś nowego i po prostu pytamy tutaj pani, bo jesteśmy ciekawe i techniki, i tego, także jesteśmy troszkę... To mile zaskoczenie, ale jest to zupełnie coś innego, co dotąd oglądałyśmy to w galerii. Do tej pory się nie patrzyłem na grafikę, spotykałem się z obrazami, a nie z grafiką. Teraz mam pierwszy raz możliwość spotkać się z grafiką, dzięki tym pracom. Na wystawę wybrano najciekawsze prace młodych grafików. Charakteryzuje je dynamika barw i wielowymiarowość. Niektóre pokazują emocje, inne mówią o ważnych problemach cywilizacyjnych. Damian Frankowski właśnie porusza problemy takich chorób społecznych, takich, gdzie człowiek tak naprawdę ginie w tym wszystkim. Ja w swoich pracach chciałam jakby pokazać takie złudne piękno tego świata, powiedzmy, medialnego. Tak jak w kalejdoskopie to wszystko jest takie zmienne, kolorowe szkiełka. Wystawę Grafomania możemy oglądać w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej do 26 czerwca. Już za chwilę po naszym serwisie zapraszam na magazyn Piotrków Trybunalski Nasze Miasto, Nasze Sprawy, a w nim m.in. o zakończonej budowie ronda zwyczajowo nazwanego WWW, a także o modernizacji ujęcia wody Szczekanica. W informacjach piotrkowskich dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.
Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Budowa ronda dobiegła końca, tym samym koniec z utrudniającymi życie objazdami. Nowa organizacja ruchu, choć u niektórych wywołuje mieszane uczucia, ma sporą rzeszę fanów, nie tylko wśród kierowców, ale i poruszających się pieszo mieszkańców Piotrkowa. Piesi to na pewno, no bo tak to tam przechodzili, to też nie za bardzo. Teraz jest prosta droga, auto musi przystanąć, nie? A tak to przecież nie zważali na to. Teraz jest wszystko okej. Dosyć mam tego skrzyżowania, co było. Rondo bardzo wskazane, bardzo się cieszę, że... Ułatwi życie? Że bardzo ułatwi życie, tym bardziej, że tu mieszka teściowa, osoba starsza. Dojazd jest niezbędny, także super. Mnie się bardzo podoba. To rondo było oczekiwane przez dużo lat już. Wspominaliśmy wszyscy, kto przechodził tutaj. No i nareszcie zrobione jest. Ułatwi trochę życie? No bardzo, bardzo, bo nie było można w ogóle przejeżdżać z wyzwolenia, a teraz już będzie można przejechać. Tak się godzinami czekało nieraz. Zmiana organizacji ruchu w tym miejscu ma wpłynąć przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest też ułatwienie kierowcom jadącym ulicą Wieżejską czy wyzwolenia wjazdu w Wolborską. Teraz mamy nadzieję, nie będzie tych problemów i będzie przede wszystkim bezpieczniej, ruch bardziej się rozładuje. Bo ronda są najbezpieczniejszymi skrzyżowaniami. Tak, są najbezpieczniejszymi. Jak statystyki wskazują, na rondach mamy najmniej zdarzeń drogowych, nie tylko w Piotrkowie, ale w całej Polsce. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, powtarzam, jest najmniej zdarzeń drogowych. W trakcie budowy ronda wykonano też nową kanalizację deszczową, rozbudowano oświetlenie uliczne, a także wymieniono część sieci wodociągowej biegnącej od ulicy Wieżejskiej do ronda. Koszt wszystkich prac zamknął się kwotą kilku milionów złotych. Po przeszacowaniu VAT-u około 3 milionów 417 tysięcy złotych brutto. I część pokryła środki zewnętrzne. Tak, 85% tej sumy dostaliśmy z Unii Europejskiej, czy dostaniemy, bo pierwszy wniosek płatniczy właśnie pojechał do Warszawy. Natomiast no, czekamy na jego sprawdzenie i potem już przepływy pieniężne. Nowe rondo to część projektu pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim. Ten zakończony zostanie w przyszłym roku otwarciem rond bliźniaczych na krakowskim przedmieściu. Codziennie z głębi ziemi do domów mieszkańców zachodniej części Piotrkowa wydobywa ponad 3,5 tysiąca metrów sześciennych wody. Ujęcie Szczekanica powstałe w latach 70. poddane zostanie kompleksowej modernizacji. Remont stacji uzdatniania wody Szczekanica to część największego w historii Piotrkowa projektu modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, na które miasto pozyskało rekordową, bo blisko 160-milionową dotację. Dzięki renowacji urządzeń znajdujących się na terenie ujęcia nie tylko zwiększy się ilość wydobywanej wody, ale i jej jakość. Te standardy, jeżeli chodzi o parametry wydobywanej wody i dostarczanych do naszych mieszkań, będą spełniały te wymogi związane z przepisami Unii Europejskiej. Zgodnie z podpisaną umową z przedstawicielem konsorcjum dwóch firm z Jarocina i Szczecina, remont zostanie przeprowadzony na podstawie zawartego w projekcie tak zwanego programu funkcjonalno-użytkowego. Zakłada on m.in. wykonanie dodatkowych studni głębinowych, remont budynków oraz wymianę urządzeń, jak i części elektrometrycznych stacji. W trakcie prowadzonych prac remontowych nie obejdzie się bez przerw w dostawie wody. Będziemy się starali, żeby jak najmniej było tego typu sytuacji, natomiast nie ukrywam, że być może wystąpią takie okoliczności. Natomiast będzie to na pewno, będzie informacja w prasie i będzie informacja w mediach. Będziemy wcześniej uprzedzać te sytuacje. Modernizację ujęcia podzielono na mniejsze projekty, których sporządzenie i realizacja będą wykonywane sukcesywnie. Wszystkie prace mają zakończyć się jesienią przyszłego roku. Całkowity koszt remontu ujęcia Szczekanica to nieco ponad 11 milionów złotych.